Witam serdecznie, Aleksander się kłania. Dzisiaj świetne nagranie. Ja jestem w Skowronkach, takie jakby tutaj jeszcze nie miałem. Właśnie trzy osoby, jeżeli chodzi o zarząd ze Stowarzyszenia Bronimy Munduru dla Przyszłych Pokoleń. Tutaj mamy prezesa Pawła Kulińskiego, mamy wiceprezesa Szymona Fijała i mamy trzeciego członka zarządu Tomasz Grenda. Siema panowie, siemanko. Witam. Panowie, dzisiaj, no cóż, zwróciliśmy właśnie uwagę odnośnie informacji, odnośnie strażaków. Strażak bez szczepień nie pojedzie na akcję, związkowcy protestują. I tutaj pozwólcie, że... Oj, to wyciszę, bo tu mnie będą denerwować. Już. Konsekwencje wyciągane wobec strażaków, którzy nie mają szczepień, są niedopuszczalne, uważa strażacka Solidarność. Jak dowiedział się reporter RMF FM, pan Krzysztof Zasada, związkowcy domagają się zmiany wprowadzonych niespełnia 3 tygodnie temu przepisów. Chodzi o rozwiązanie, które likwiduje przymus szczepień mundurowych, ale uniemożliwia nieszczepionym pełnienie w pewnych warunkach służby. No właśnie, te przepisy były 3 tygodnie temu. Co prawda, jak było wspomniane, likwidują przymus szczepień, ale uniemożliwiają nieszczepionym pełnienie służby. Tam chodzi o te służby w niektórych warunkach. Jak się okazuje, warunkiem udziału w akcji gaśniczej jest zaszczepienie. Strażacka Solidarność uważa, że konsekwencje wyciągane wobec strażaków, którzy nie mają szczepień, są niedopuszczalne. I teraz słuchajcie, bo chciałem zwrócić na to uwagę, żebyście się do tego odnieśli. Moim zdaniem idiotyczna wypowiedź pana komendanta. Jeśli będę musiał wysłać strażaka do działań środkami chemicznymi czy biologicznymi, to wyślę innego strażaka lub dam mu inny rodzaj zabezpieczeń. Poradzimy sobie. No to chyba, kurde, nie o to chodzi, nie? Rozpoczęły się właśnie te protesty związkowców. Według nich autorzy nowelizacji zakamuflowali sankcje dla nieszczepionych strażaków, z jednej strony likwidując przymusowe szczepienia, a z drugiej przyjmując, że warunkiem udziału właśnie ratowniczo-gaśniczych jest szczepienie. I taki ogólnie miszmasz, panowie, co na ten temat powiecie, bo widziałem, już troszkę podyskutowaliśmy na ten temat, no ale coś byś można się było do tego odnieść, nie? Co wy na ten temat myślicie odnośnie tych przepisów? Czy to faktycznie jest zakamuflowane, czy nie? Rzecz. Czy chodzi też tylko o strażaków? Pierwsza rzecz. Znowu zrobili sobie jakąś tam zmianę specustawą, sobie pozmieniali część jakichś tam przepisów. Nie wiadomo w jakim celu i komu to ma w ogóle służyć. Druga rzecz, tak jak w artykule się mówi o przymusie szczepień. Ewentualnie o obowiązku szczepień, nie o przymusie, bo nikt nikogo nie może przymusić do szczepienia, bo na poddanie się zabiegowi medycznemu jest konieczne wyrażenie świadomej zgody, zgodnie z artykułem 192 Kodeksu Karnego. Czyli jeżeli ktoś nie wyraża zgody, no to nie można go pod przymusem zaszczepić, bo jest to wbrew zapisowi karnemu, ustawy karnej. To jest pierwsze primo. Drugie primo. Tutaj się mówi dalej o szczepieniach i tak dalej. Świadoma zgoda. Czy ci strażacy, lekarze, do których oni idą na ten zabieg, czy przedstawiają im pełną charakterystykę produktu, czy informują ich o skutkach ubocznych, czy jest to na zasadzie, a to pan jest chętny, siadaj pan to igła w ramię i do widzenia, tak? Tak. A resztę polegają na czym? Na zafałszowanej statystyce, bo statystyka jest niestety zafałszowana, bo jest przedstawiana w taki sposób, jaki im jest wygodny. Więc tutaj to jest drugie primo. Trzecie. No to jeżeli się wymaga, tutaj żeśmy dotarli do tej ustawy, mam nadzieję, że to jest ten zapis, o który chodzi, czyli artykuł 4, tutaj w ustawie z dnia 6 kwietnia 90 roku o policji również dodaje się artykuł 71f w brzmieniu. W przypadku wystąpienia lub możliwości wystąpienia na stanowisku służbowym szkodliwego biologicznego czynnika chorobotwórczego, przeciw któremu jest dostępna szczepionka, policjant może poddać się szczepieniom ochronnym, o których mowa w artykule. Mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2000 o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń, chorób zakaźnych u ludzi, dziennik ustaw oraz przepisach wykonawczych wydanych na jej podstawie. Policjanta nie dopuszcza się do dopełnienia służby na stanowisku, gdzie występuje szkodliwy biologiczny czynnik chorobotwórczy, jeżeli nie posiada szczepień ochronnych, o których mowa w ustępie pierwszym. Czyli tutaj już w tej ustawie
Jest jedna sprzeczność taka zasadnicza. Warunkuje się pełnienie służby od przyjęcia preparatu wątpliwej jakości, czyli jest to dyskryminacja. Tu już mamy dyskryminację. Tak, tutaj trzeba dodać, że artykuł 5 i artykuł 6 tej ustawy dotyczą kolejno Straży Granicznej i Państwowej Straży Pożarnej. I dla porządku, jest to ustawa z dnia 1 października 2024 roku o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi oraz niektórych innych ustaw. No i tutaj to słowo niektórych jest dosyć mylące, bo tutaj tych zmienianych ustaw jest kilkadziesiąt. Właśnie. I teraz Szymon, pozwolisz. Tutaj już mamy warunkowanie, które jest dyskryminacją, czyli wracamy, że tak powiem, do tego, co się działo 3-4 lata temu, co się zaczęło dziać. Czyli warunkiem wstępu do sklepu, na siłownię i tak dalej było posiadanie kodu QR lub subskrypcji od kilku firm, które wypuściły sobie aktualizację w postaci igły na rynek. Czyli tutaj już mamy dyskryminację. Dwa, wczytując się literalnie w zapis, tak, tutaj mam ten artykuł 4, gdzie tutaj Szymon wskazał, 5 i 6 odnosi się Straży Granicznej i Straży Pożarnej. W artykule 4 mamy policjantów, ten akurat mam otworzony. Policjanta nie dopuszcza się do pełnienia służby na stanowisku, gdzie występuje szkodliwy biologiczny czynnik chorobotwórczy. Stanowisko policjanta to jest stanowisko. Podkreślam. Policjant, referent, asystent, ewentualnie detektyw, dochodzeniowiec, kierownik, naczelnik. To są stanowiska. Mhm. To są stanowiska. Nie wiem, jak jest w Straży Granicznej, nie wiem, jak jest w Straży Pożarnej. Czyli dowódca zmiany, dowódca i tak dalej, i tak dalej. Też tam mają tu swoją hierarchię. To są stanowiska. Nie dopuszcza się do pełnienia służby na stanowisku, gdzie występuje szkodliwy biologicznie czynnik chorobotwórczy. Jeżeli chodzi o policję, po 16 latach doświadczenia, jak ja na moim stanowisku referent, kto stwierdził, że na moim stanowisku może występować czynnik chorobotwórczy? Kto, jakim aktem prawnym? Czy przychodzi komendant na gębę i mówi: Paweł, twoje stanowisko jest zagrożone czynnikiem biologicznym, chorobotwórczym. Wymyślili przedwczoraj szczepionkę na to, masz się zaszczepić, a jak nie, to nie możesz pełnić funkcji na swoim stanowisku. To czy o to chodzi? No ale to tak samo można czy o to chodzi? Gdzieś tak, naruszając wszystkie zapisy prawa, jakie tylko możliwe w tym momencie. Czy teraz tak, ja jako policjant, wczoraj miałem, powiedzmy, służbę, nie działo się nic. Patrolowałem wyznaczony rejon służbowy. Ale dzisiaj, patrolując wyznaczony rejon służbowy, dyżurny mnie kieruje, nie wiem, na interwencję gdzieś. Aha. Czy teraz ktoś przede mną pojedzie, nie wiem, sanepid, czy główny inspektor sanitarny, czy ktokolwiek inny, żeby stwierdzić, że przed moim przybyciem tam na miejsce interwencji występuje czynnik chorobotwórczy, na który jest dostępny preparat. Jak i kto ma to opisać? Więc robi się troszeczkę, za przeproszeniem, gówno w burzę, a nadinterpretacja tych przepisów, niestety 3 lata tresury dało swoje, 3 razy na godzinę reklamy i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, w jedynym słusznym dla nich kierunku, widać, że się wszystkim udziela. Przecież dla mnie jest to zwykła nadinterpretacja przepisów, gdzie z góry mówię, dyskryminacja. Nie można warunkować. A ograniczając właśnie w ten sposób siły i środki, gdzie każdy z nas jest indywidualnym organizmem, każdy z nas ma swoją indywidualną odporność, każdy z nas gdzieś, nie tylko w życiu zawodowym, ale i prywatnym, poddawał się szczepieniom ochronnym, WZW, tężec, błonnica, inne rzeczy, bo powiedzmy byliśmy, nie wiem, ulegliśmy wypadkowi, czy żeśmy się gdzieś skaleczyli, czy po prostu, co niektórzy chcieli dla własnej ochrony.
jak oni mogą dyskryminować nas w tym momencie jako służby mundurowe, bo tu już trzeba dalej mówić o wszelakich służbach mundurowych, w tym momencie podległych MSWiA. Czyli oni ograniczają możliwość dysponowania 100% stanu etatowego. Czyli teraz powiedzmy przychodzi stan klęski żywiołowej, no i sorry Winnetu, najpierw wszyscy przez budkę od hot doga, bo takie były punkty szczepień, przez budkę od hot doga sobie przeleci cała kompania, żeby mogła jechać na zabezpieczenie? Bo statystycznie wychodzi, że do tej pory nikomu nic nie było, a co jest w tym preparacie? Bo dopiero od wczoraj dostępny, ale jest. Ja powiem wam, zobaczyłem. To jest hipokryzja. Dla mnie jest to hipokryzja i jest to, za przeproszeniem, utrudnianie. Tutaj ustawodawca powinien odpowiedzieć za to, że w tym zapisie nie dość, że dyskryminuje, to jeszcze utrudnia działania ratownicze. Zapis karny, zapis ustawy karnej. Niestety tu znowu ustawodawca się, że tak powiem, nie pokłonił nad problemem, tylko wybiórczo stosuje sobie przepisy. A jak widać, związki zawodowe, przełożeni, czyli dalej generalicja, dalej autorytety w pagonach z chipsów, mają swoją nadinterpretację. I zadam jedno pytanie. Gdzie panowie byliście 3 lata temu, jak wszystkich zaganiali pod jedno przeciwko celebrycie? Gdzie byliście 3 lata temu, czego nie podnosiliście larom? Gdzie masa żołnierzy i nie tylko, wiele osób ze służb mundurowych. Było wiele nekrologów nagle. Gdzie żeście byli 3-4 lata temu? Ale to wychodzi, słuchajcie, ja tylko wrócę do tego materiału, który tam robiłem jakiś czas temu, ile? Miesiąc, 2 miesiące temu, nie pamiętam, odnośnie ilości osób, które odeszły, a nie tylko w Państwowej Straży Pożarnej, ale też ochotniczej. Tam się wybijało w ciągu kilku miesięcy, tam chyba było w pierwszym półroczu 230 ileś osób, młodzi ludzie i tak dalej. Bardzo dobre pytanie, Paweł, zadałeś. Ja tak chciałem się też odnieść do tego właśnie, co wam tutaj cytowałem. I teraz jest duża akcja, albo nie wiem, jakiś karambol, jak na przykład ostatnio, albo duży zakład się jakiś pali. Coś się dzieje. No i chcę widzieć tych właśnie panów komendantów, którzy myślą ale o tym. Jeszcze jedna myślą rzecz. O tym, ten jest zaszczepiony, ja muszę mu co innego. Rozumiecie? Ale czekaj, teraz jeszcze jedna rzecz. Czy dowódca, komendant jednostki, dowódca straży pożarnej, jednostki straży pożarnej, czy komendant jednostki policji, czy straży granicznej, jest upoważniony pytać się mnie o dane szczególnie wrażliwe i przetwarzać je, jeżeli chodzi o moje zdrowie, a nie jest to związane z moim leczeniem, czyli wchodzi RODO. Wchodzi RODO. Jakim prawem mój dowódca się mnie będzie pytał, czy ja się szczepiłem, czy nie? Za przeproszeniem, przepraszam, to jest moje zdrowie, a gówno cię to obchodzi. Ale ty mnie nie leczysz. Olek, on mnie nie leczy. Ja nie idę do lekarza po pomoc medyczną i powiedzmy, coś się dzieje, jest konieczna procedura medyczna do wdrożenia. Ktoś się mnie będzie pytał, lekarz się mnie zapyta, gdzie jest objęte tajemnicą służbową w związku z pełnieniem zawodu lekarza. Nie może ujawniać tej tajemnicy. On się mnie zapyta o takie, a nie inne dane wrażliwe odnośnie mojego zdrowia. Jemu mogę tych danych udzielić, bo są konieczne, powiedzmy, do tego. Chyba że widzę, że nie są konieczne, to nawet na te pytania nie mam obowiązku nikomu odpowiadać. Gdzie jest zapis prawny, który mówi, że mam obowiązek odpowiedzieć na to pytanie? Tam nie jest określone tak naprawdę na co i tak dalej, więc no różne mogą być te miejsca, w które strażak ma się udać. To co? To teraz ja rozumiem, że oni mają profilaktycznie wszystko przyjąć? No na to by wychodziło, to że masowo. Co 3 dni będzie wychodził preparat na coś? Paweł, coś przerywa. Coś przerywa mocno. Mówię, co 3 dni będzie wychodził preparat na coś? Jestem? Jesteś. Na coś? I później będzie jak z małymi dziećmi. Damy ci szczepionkę skojarzoną z 6. No tutaj ja, analizując tę nową nowelizację do ustaw, kilkudziesięciu, trafiłem też na taki ciekawy zapis odnośnie wakatów w policji, bo teraz są protesty policji, protesty policjantów. Między innymi podnoszą takie argumenty, że jest kilkanaście czy ponad 20 tysięcy wakatów w całej policji i ktoś tą robotę musi robić. Tutaj ta nowa ustawa zmienia również ustawę o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy policji i tak dalej.
i zwiększono maksymalny limit wydatków komendanta głównego policji na cele tej ustawy. I ze 170 około tysięcy złotych na 305 tysięcy 600 złotych. 305 tysięcy 600 złotych. To prawie dwukrotnie zwiększyli. I tutaj jest taki ustęp, że w przypadku zagrożenia przekroczeniem lub przekroczenia przyjętego na dany rok budżetowy maksymalnego limitu wydatków, o którym mowa w ustępie pierwszym, o 25%, stosuje się mechanizm korygujący polegający na zmniejszeniu wydatków budżetu państwa będących skutkiem finansowym niniejszej ustawy, w szczególności przez zmniejszenie liczby godzin służby przekraczających przyjętą normę. No, jeżeli jedna ustawa zakłada, że trzeba zmniejszać ponadnormatywny czas pracy, a tutaj się funkcjonariuszy wyklucza z działań, to znaczy, że ktoś będzie robił nadgodziny. Tak. Ale czekaj, no. Ale tutaj jeszcze można to zrozumieć, że będą zmniejszać te nadgodziny, żeby nie były płatne, tudzież godziny będą przełożeni, chcieli, żeby podwładni policjanci chcieli godziny za godziny, czyli dostaniesz dni wolne, ale tak jak nie ma, tak jak to, co powiedziałeś, nie ma wakatu, znaczy się jest, nie ma policjantów, jest, za przeproszeniem, bardzo dużo wolnych wakatów. To teraz tu, w tym momencie można powiedzieć tak, że wbrew panującej narracji, że na wojsko, na policję, na służby i na bezpieczeństwo nie będą szczędzić pieniędzy, w tym zapisie jest wprost powiedziane, że tych pieniędzy nie ma i nie będzie. Czyli policjantom się da na siłę wolne, żeby im nie wypłacać, żeby nie przekroczyć tego 25% tej nadwyżki. Reszty się nie będzie wysyłać, czyli za chwilę będzie, że będzie pół patrolu na powiat, a nie patrol. Czyli co? Wprost działanie na szkodę bezpieczeństwa obywateli Polski. Też tak wprost. Znowu się ustawodawca nie popisał. Siadaj, pała. Ale chłopaki, chciałbym zauważyć, że jest jedna taka sytuacja, gdzie ostatnio nawet wiadomo się było głośno, że policja wysyła się teraz do lasów, żeby ostrzegać i mówić ludziom, co wolno, a czego nie wolno zrywać, jakie grzyby. Bo teraz jest taka duża, ogromna nagonka na te grzyby czerwone trójaki. I teraz jest tak, że ludzie, niektórzy stwierdzili, że nie wszystkie grzyby te czerwone są jednak faktycznie trujące, no to pieniądze na wysyłanie policji po lasach jest. Jeżeli chodzi o szczepionki, jeżeli chodzi też o szczepionki, to jedną taką małą rzecz chciałbym zauważyć, że podczas celebryty od 2020 roku do 2022 była sytuacja, gdzie były zapytania obywatelskie co do badań szczepionek. W tamtym czasie to było co do badania tej jedynej szczepionki, ale Ministerstwo Zdrowia publicznie oznajmiało wtedy, że nie przeprowadza badań żadnych z tych preparatów. One są po prostu przeprowadzane w Unii Europejskiej i bierze wyniki badań unijnych jako wiarygodne i na tej podstawie coś tam akceptuje, więc tak naprawdę samo Ministerstwo Zdrowia nie prowadzi tych szczególnych badań, na przykład do poszczególnych preparatów, tak? Oni tylko i wyłącznie biorą informacje z Unii Europejskiej, że takie, a nie inne badania zostały przeprowadzone. A co do jakości tych badań, no to ja bym też zachęcał do poszukania na internecie. Jest taki pan, wypadło mi nazwisko jego z głowy, ale w CDC in United States on jest uznawany za jednego z największych założycieli, albo tych, którzy bardzo popychają co do igłowania się, tak, na świecie, to tam nawet nazwano jego nazwiskiem młotek, który zatwierdzał szczepionki. To ten pan ostatnio w telewizji bardzo ładnie powiedział, to było na MSNBC, że wszystkie te szczepionki, które były akceptowane i są podawane dzieciom, wcale nie są w 100% przebadane. Tak on powiedział, więc ja bym też zaproponował poszukanie takich informacji. Są w anglojęzycznym, ci, którzy znają język angielski i tak dalej, to ja naprawdę proponuję poszukać tego wywiadu. On na internecie krąży i to jest nagranie z kanału MSNBC, jeżeli dobrze pamiętam. Tomasz, tutaj jeszcze u nas właśnie odnośnie tego, tak ładnie określiłeś, igłowania na jedną słuszną chorobę celebrycką, gdzie później po zakończeniu sam dyrektor, prezydent WHO, czy jak go tam zwał,
artykuły w gazetach było. Sorry, przepraszamy, pomyliliśmy się, to była zwykła grypa. To jest raz. Dwa. Jeżeli chodzi o szczepionki te właśnie najnowocześniejsze, tak zachwalane, wypowiedzi naszych profesorów z uniwersyteckich, którzy mówią, że technologia mRNA jest technologią eksperymentalną. Wprost. Mówią to wprost, że jest to technologia, technika eksperymentalna. Więc teraz, jeżeli w tych preparatach zawiera się mRNA, czyli terapię genową, która jest eksperymentalna, i tak jak tutaj już możemy wywnioskować z zapisów ustaw, które żeśmy tutaj przytoczyli, że jest to dyskryminujące, a jest to wprost zakazane i wynika z Traktatu o Unii Europejskiej, Prawach Człowieka, bodajże artykuł 3 punkt 2 Karty Praw Podstawowych. Nie można używać preparatów celem dyskryminowania ludzi. Wynika wprost z Traktatu o Podstawowej Karty Praw Obywatela Unii Europejskiej. Więc no znowu ja mówię, ustawodawca się nie popisał się. No niestety tak. I to jest też taki właśnie mały myk, że możemy wszyscy zauważyć taką jedną rzecz, że jesteśmy bardzo popychani do używania mankamentów medycznych, ale takie te dwa tematy moim zdaniem się troszeczkę też łączą, że nagle ludzie, którzy odkryli bądź odkrywają, czy to jest prawda, czy też nie wiem, nie jestem lekarzem, że na przykład coś naturalnie może nam pomagać, więc trzeba policję wysłać, żeby mówić ludziom, czego wolno, a czego jeszcze nie wolno po lasach już zbierać. Niedługo nie będziemy mogli nawet szyszek zbierać, bo nie wiadomo, czym może nam pomagają. A nie daj Bóg będą pomagały, no to farmacja niedobrze. Dlatego większość ziół w Polsce jest nazwana chwastami. Tak jest. Mam taki przypadek w rodzinie, gdzie okazało się, że u nas takie tak zwane chwasty polne to w innych kulturach są uznawane za jako lecznicze zioła i są bardzo ciężko dostępne. A w Polsce się to wycina normalnie jak zwykły chwast i to śmieci. Dokładnie. A słuchajcie, myślicie, że będą tym strażakom faktycznie robili jaja, czy pójdą przełożeni po rozum do głowy i po prostu powiedzą, no, walcie się, bo to wtedy też, nie? Wiecie, jak to było. Nie, uważam, że przełożeni... To się działo w jednostkach, naprawdę. To, co mieli w głowie przełożeni, to tak się to działo akurat. Jedni mieli więcej, mniej szczęścia, inni troszeczkę więcej. Myślicie, że wszystko tutaj... To zależało od indywidualnego przełożonego. Tak. Tylko teraz tu jest dalej. Panowie, którzy tam służą, podlegli. Czyli szeregowi, strażacy, policjanci, Straż Graniczna. Bo wojsko już to przerobiło dosadnie na podstawie celebryty. Ten mechanizm. Szymon jest dobrym przykładem, że po prostu sprzeciwie tego wszystkiego został usunięty niesłusznie, bo miał wątpliwości. To nie wolno mieć wątpliwości, bo przełożony ma punkt pierwszy, przełożony ma rację, punkt drugi, jak nie ma racji, patrz punkt pierwszy, patrz, tak? Punkt pierwszy, tak? Na tej zasadzie, bo jestem przełożonym i mogę, i co mi zrobisz, jak mnie złapiesz. Więc teraz tutaj niestety, ale jeżeli dalej podkreślam, przypomnę słowa Agnieszki naszej Dziubczyńskiej. Panowie dowódcy, generałowie, pułkownicy, gdzie wy jesteście? Tak. Na... Tutaj jest sierżant sztabowy policji, jest chorąży Wojska Polskiego, jest porucznik Wojska Polskiego, jest cywil, który miał epizod z wojskiem, odsłużył, służył i tak dalej, składał przysięgę wojskową. A gdzie są pułkownicy, gdzie są generałowie, żeby w końcu zadbać o swoich podwładnych? Związki podnoszą larum, to dalej związki zawodowe mają połowicznie, że tak powiem, stanąć za tymi mundurowymi, gdzie to jest dalej połowicznie, bo ja mówię, gdzie były związki 3 lata temu? Kasę liczą. Tak wielu ludzi pokazywało, że są wątpliwości, a oni to wszystko cenzurowali, tłamsili i tak dalej. Znowu ustawodawca się nie popisał, bo od 1997 roku nie był w stanie wprowadzić zapisów karnych, jeżeli ktoś stosuje cenzurę prewencyjną. Tyle lat nie mieli czasu. Jak się pytacie, gdzie oni są, robią? Jak się pytacie, gdzie oni są, no tak, to gdzie są? Ci ludzie po prostu kasę liczą na tle. A jeżeli chodzi o media, no to media są oczywiście są przekupione. Tutaj nie ma nawet żadnej dyskusji ze względu na to, że tą branżę troszeczkę znam. I to jest tak, że albo po prostu śpiewasz tak, jak my ci każemy, albo
bo zleceń to już ty mieć ty nie będziesz. No. Do widzenia. Aleks, do słów tego przełożonego, który się wypowiedział, że jakoś sobie poradzimy. Tak. Jednym słowem, które nie jest tłumaczone na żaden inny język, jest w Polsce słowo kombinować. Tylko wiecie co? Ja już mam dość kombinowania. Ja już mam dość szukania, jak obejść coś zgodnie z prawem oczywiście, żeby nie kombinować, tylko po prostu żyć. No właśnie, teraz takie kombinacje wyszły przy okazji afery z Buddą, tak? Że chłopak nie zrobił nic złego, dostał zgody, a się mu wyciska jakieś tam przekręty fiskalne tak zwane. Ile i to jest właśnie to. No właśnie, a czy słyszeliście? Czy słyszeliście? Po co my mamy szukać luk prawnych? Po co? Pytam się po co? Po co mamy kombinować? Po co? Żyjmy, w końcu żyjmy, a ustawodawca, za przeproszeniem, niech się weźmie gumowy młotek albo metalowy, cyknie ten głupi barani łeb i weźmie do roboty. I zgodnie ze złożoną przysięgą w momencie obejmowania stanowiska służbowego. Czy to jest poseł, czy to jest minister, premier, czy prezydent. Służyć wiernie narodowi, stać na straży konstytucyjnego porządku prawnego. To są też również słowa z ich przysięg, które składają. Policjantom, żołnierzom, ludzie, cywile wypominają, albo przysięgałeś, albo ślubowałeś. Ministrowie, politycy, posłowie również. Więc oni przede wszystkim uchwalając takie prawo, takie zmiany ustaw i ktoś to podpisuje, idzie to dalej, za przeproszeniem działa na szkodę narodu polskiego. Tak. Jeżeli działa na szkodę narodu polskiego, jest osobą, która traci nieposzlakowaną opinię. A urzędnik państwowy nie może być urzędnikiem państwowym, jeżeli nie ma nieposzlakowanej opinii. Dziękuję wszyscy wam. No ale panowie, możemy teraz brać przykład z władzy, bo ja uważam, że powinniśmy też brać przykład z władzy i władza go świetnie nam pokazuje, więc jeżeli się przypuśćmy, któryś z naszych kogoś oskarżą albo coś się nie będzie zgadzał z wyrokiem, bo mu wyrok nie będzie pasował, to można powiedzieć, że się sądu nie akceptuje. No ale ten, to my możemy zacząć, że ten prokurator nie jest prokuratorem. No też taka prawda, no. Dlaczego mnie oskarżasz w ogóle? Moim zdaniem nie jesteś. Ten funkcjonariusz ABW nie jest funkcjonariuszem ABW. No bo skąd mam wiedzieć co? A może wydrukował sobie sama, bo na Allegro kupił. A czekaj, a może ma dwa obywatelstwa, a zgodnie z tym nie powinien służyć w naszych formacjach. No, na ale przykład. Nam się temat... Ja mam jeszcze kilka tematów. Dawaj, Szymon. Słuchajcie, bo przeglądam tą nową ustawę, bo właśnie ten artykuł przeczytaliśmy rano. I w tej nowej ustawie o nowelizacji niektórych ustaw jest też nowelizacja ustawy o lasach. W artykule 8 dodaje się nowe uprawnienia siłom zbrojnym. To znaczy, że siły zbrojne mogą poruszać się pojazdami po lesie. No i to wydaje się być takie logiczne, że powinno wojsko mieć takie uprawnienia. No ale biorąc pod uwagę inne dokumenty, inne ustawy, które analizowałem w ostatnim czasie, między innymi po śmierci żołnierza na granicy Mateusza Sitka, który został zabity prowizoryczną włócznią przez tak zwanego uchodźcę, bo przełożeni zabraniali żołnierzom na granicy używać, a nawet wykorzystywać broń palną, no to uznało ustawodawca, można powiedzieć, że brakuje odpowiednich regulacji odnośnie prawa użycia broni. No nie brakowało, ale zrobili sobie nową ustawę z dnia 26 lipca 2024 o zmianie niektórych ustaw w celu usprawnienia działań Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Policji oraz Straży Granicznej na wypadek zagrożenia bezpieczeństwa państwa. No i tutaj wprowadza się operacje wojskowe w czasie pokoju na terytorium Polski, inne niż ćwiczenia wojskowe, że wojsko może być użyte do obrony bezpieczeństwa państwa właśnie w takich operacjach w czasie pokoju. Już na granicy szkoli się żołnierzy do walki z tłumem, tak to nazwę, bo uczy się ich korzystać z tarcz policyjnych, z gazu pieprzowego.
No i tutaj jest takie zagrożenie, bo ta ustawa mówi, że prezydent Rzeczypospolitej Polskiej może te uprawnienia nowe przekazać zwykłym postanowieniem armiom NATO, czyli armiom Traktatu Północnoatlantyckiego, których mamy coraz więcej na terytorium Polski. To się zaczęło z tego, co ja kojarzę, w 2022 roku, kiedy ponad 7,5 tysiąca żołnierzy armii NATO zostało przyjętych na terytorium Polski. I tutaj już w 2022 roku tak napisał prezydent w tym swoim postanowieniu, że przyjmuje tych, wyraża zgodę na pobyt w celu wzmocnienia wojskowego Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej przez stronę wysyłającą w operacji wojskowej prowadzonej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w czasie pokoju. Ten termin jeszcze, czyli operacja wojskowa w czasie pokoju, ten termin jeszcze nie występował przed 2024 rokiem. Ten termin zaczął obowiązywać dopiero z ustawą z dnia 26 lipca 2024. Czyli teraz prezydent może oddelegować uprawnienia takie jak użycie broni palnej, użycie środków przymusu bezpośredniego i inne właśnie żołnierzom państw NATO. No i będziemy sobie szli z psem, będziemy spacerować po lesie państwowym, będzie przejeżdżać jakiś Hammer czy inny pojazd wojskowy jakiejkolwiek armii NATO i co? Będą mogli nas wylegitymować. Jak pies się wystraszy, to będą mogli go zastrzelić w obronie. Tak? A to, że pies zaatakował, to właściciel pójdzie do więzienia. No to jest jakieś takie... Ja tylko używam wyobraźni. No, nie chcę krakać, ale coraz większe uprawnienia oddaje się zagranicznym instytucjom. Dąży się, uważam, że celowo, do ograniczenia liczby funkcjonariuszy mundurowych w Polsce. Ci, którzy mieli kręgosłup i mają kręgosłup, jest już ich bardzo mało, bo na przykład 3% niezaigłowanych, reszta została wyrzucona albo sami odeszli i jednocześnie daje się takie uprawnienia do ochrony, do dbania o bezpieczeństwo armiom, żołnierzom innych państw, mogą reagować, mogą używać broni palnej na naszym terytorium, a oni nie przysięgali bronić naszego narodu. Chciałbym zauważyć, że to pan, pan szanowny premier powiedział, że w razie W, jakbyśmy zobaczyli niemieckich żołnierzy, żebyśmy nie panikowali. Jakoś tak dziwnie poproszono niemieckich żołnierzy, to tak niesamowicie przypomina taką pewną pomoc przed kilku dekad też naszych braci z Niemiec, a później była taka pomoc od braci z Rosji. Związek Radziecki. Z Związku Radzieckiego, tak jest, więc to też tamci bardzo nam pomagali wyzwalać nas bardzo mocno i tak samo jak wojska niemieckie też nas pomagały wtedy wyzwalać, a więc teraz wojska zagraniczne, gdzie w dużej mierze też są to wojska też niemieckie, chciałem zauważyć, będą nam bardzo pomagali, żebyśmy sobie przypadkiem krzywdy nie zrobili, albo żeby nas pozbawić pieska, który może być niebezpieczny, tak jak to wykrakałeś, bądź nam będą mówić, które grzybki wolno zbierać, które nie, albo kto wie, czy nam nie pomogą dołów szukać, żeby je później zasypać jakoś ładnie. Nie wiem, tak po prostu już zgaduję. Szymon, ale to, co przytoczyłeś i to, co wcześniej było powiedziane przeze mnie, właśnie odnośnie tego preparatowania tych strażaków i tak dalej, dyskryminacji, możliwości użycia ich, bo nie jest, czyli ograniczanie tych zdolności bojowych i tak dalej. Widzisz, z jednej strony nam się ogranicza, nam, Polakom, służącym w formacjach mundurowych, od broni się użycia właśnie tych środków przymusu, łącznie z bronią, czyli na granicy żołnierzom nie wolno strzelać,
Do wypadków za chwilę w dane miejsce musi jechać tylko policjant zapreparatowany. Na pożar pojedzie tylko strażak zapreparatowany. Jeżeli nie, to zostanie odsunięty. Tutaj godziny służbowe, za przeproszeniem, mają być niwelowane, bo przekroczy za chwileczkę deficyt. Tak szczerze, tam ta kwota 300 parę tysięcy to jest żadna kwota. Tak naprawdę to nie jest kwota pieniędzy jakaś niebotyczna w skali kraju. Dobrze, ja chyba coś źle przeczytałem. To nie jest niebotyczna kwota. Ja zrozumiałem, ale 300 tysięcy, ale abstrahując. Ale tam było 305 600, ale na końcu było dopisane tysięcy. Także ja nie wiem, czy tu nie chodzi o miliony, powiedzmy. O 300 milionów. To jest taki, ja muszę to sprawdzić. Tak było tam autor napisane. Ja się autor zastanawiałem, jak miał to przeczytać. Słyszysz? Co autor tego zapisu miał na myśli? To jest raz. Ale mimo wszystko nie ulega wątpliwości, że naszym służbom mundurowym, które składały przysięgę, ogranicza się możliwości bojowe, możliwości dyspozycyjne, bo nie masz certyfikatu kodu QR, a to, co Szymon podkreślił, służbom, wojskom sojuszniczym, za które my wszyscy płacimy, bo oni są utrzymywani na nasz koszt, nadaje się coraz więcej, coraz to większe uprawnienia zwykłymi dekretami. I jeszcze jedna taka mała sprawa. Tak samo jak było utworzenie ochotniczego wojska na Ukrainę, które miało być szkolone w Polsce, gdzie to się też okazało jedną wielką farsą, bo nie było chętnych. No, nie ma. Jest raz od was sprzeczne z zapisami ustawy karnej. Ja bym chciał zauważyć, że to jest też sprzeczne z zapisami ONZ, które zabrania tworzenia przez narody, państwa, które znajdują się w NATO, my nie możemy być agresorami. Artykuł 5 tejże umowy mówi o tym, że my nie możemy być po prostu agresorami, a tworzenie obcego wojska na naszym terenie jest złamanie artykułu, jeden z ósmego. Punktów, tak, ósmego, dosłownie ósmego punktu, bo to jest w tym momencie tworzenie wojny napastniczej. Zgodnie z, ale nie do tego dążę. Zobaczcie jedno. Strażacy, nie szpryca, nie to, no to tam nie pojedziesz. Policjanci, nie szprycka, to nie to, to tam nie. Dlaczego się nie sprawdza tych ochotniczych, którzy mają iść tam, czy oni są szprycka? Dlaczego się nie sprawdza tych, czy te niemieckie wojsko, amerykańskie wojsko, czy którykolwiek z nich, żaden z nich nie jest sprawdzony, czy on ma szprycka, czy nie szprycka, nikt nie wie. To tylko naszych się sprawdza, żeby w razie W, no bo jak Polak z Polakiem, to jeszcze się może dogadać, nie? No ale Niemiec z Polakiem, Amerykanin? Ale tutaj jest drugie zagrożenie, to co Szymon powiedział. Oni są z wojsk obcych, niby sojuszniczych, ale obcych. Oni nie składali przysięgi służyć wiernie narodowi polskiemu, stać na straży Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Oni dostaną sucho zero-jedynkowy rozkaz i mają działać. Czyli ja jako zwykły Polak, no ja się mogę poczuć, że zostałem, za przeproszeniem, zaatakowany przez obce państwo. Bo ten żołnierz nie działa w ramach prawa polskiego, gdzie wyrok Trybunału Konstytucyjnego mówi jasno, że konstytucja jest najważniejsza w Polsce. Aczkolwiek jest drugie kuriozum, które mówi, że to traktatem weneckim zrzekliśmy się tej właśnie suwerenności w cudzysłowie prawnej, o której nikt nie powiedział. Jeszcze jedną taką mam rzecz a propos tego, to dlaczego nasze dzieci uczy się w szkołach, mam dzieci w młodym wieku, uczy się w szkołach, że pierwszym podstawowym prawem w Polsce jest konstytucja. No chyba nie dla wszystkich. Bo coś się nam wmawia. Coś się nam wmawia. Przepraszam, mógłbyś ten screen jeszcze raz pokazać, Szymon? Wyłączony masz mikrofon. Nie wiedziałem, czy widać. Chciałem pokazać, widać, jak wygląda ten zapis. 305 milionów 600 tysięcy na to wychodzi. Mogę zobaczyć jeszcze raz? Przepraszam. Oczywiście. Powiedz. Już pokazuję. – 305 milionów 600 tysięcy. No, i to jest,
I tutaj jest wersja od 5 października 2024. Tu widać, że jest zmiana. Mhm. Tak? Prawie dwukrotność. Bo można no sobie jakieś te środki są, powiedzmy. No to te środki tak, są środki jak? Są. I zmieniony dnia 1 października 2024. No i tak kolejne służby też, bo to jest tylko akurat, to dotyczy akurat policji. No ale tutaj jest wszystko, no Agencja Wywiadu, SKW, ABW. Tak. No to fajnie, no bo ja mam pytanie, dlaczego akurat w tym roku dostaną aż taką dużą ilość pieniędzy? Co, mają ochotę więcej marnować kasy podatników i szukać drewnianych bajek? Nie, nie, nie. Muszą mieć zapłacone za stenogram z tego nagrania. No tak. Złośliwość 8 na 10. A ja nie jestem złośliwy, ja jestem. Ja, nie. Ja po prostu ja mówię prawdę. Wiesz, chciałem poruszyć też jeszcze jeden temat. Tak jest. Chciałem poruszyć jeszcze temat pochwalania czy wciągania nas w wojnę przez no, najwyższe osoby funkcyjne w państwie. Mam tu na myśli i marszałka Sejmu Szymona Hołownię, który mówi, wgnieciemy Putina w ziemię. Mam tutaj na myśli też szefa sztabu generalnego, który na Akademii Wojsk Lądowych przekonywał podchorążych, że idziemy na wojnę i my z tej wojny wrócimy zwycięsko i będziemy dalej budować Polskę. Prezydent mówił, że on zupełnie co innego miał na myśli, ale nikt nie wytłumaczył co. Dobrze, ale ja byłem teraz na rozprawie UDO, Leibmana, tak zwanego Bawarczyka. To jest dziennikarz, to jest działacz na rzecz ochrony praw człowieka. Bardzo dużo informacji tłumaczy z języka niemieckiego, ma dużą wiedzę. Działał też w Polsce, tłumaczył dla Polaków właśnie jak to wygląda. Ogólnie opinia społeczna na zachodzie Europy jest przekonana, że Polacy to są jacyś wariaci, że oni się pchają do wojny, tak. Że oni, tak, czyli Polacy, że my spowodujemy wybuch III wojny światowej, bo nam wtłaczane jest przez kampanie medialne właśnie to, że nie można nie pochwalać tego konfliktu na Ukrainie. A propos, Udo jest oskarżony o to, że on pochwalał wojnę napastniczą i uznano, że on pisząc jako dziennikarz inną wersję niż ta znana z kampanii medialnej, on pochwala wojnę napastniczą Rosji na terytorium Ukrainy. No i Rada Bezpieczeństwa ONZ ani razu w swoich stwierdzeniach dotyczących sytuacji na Ukrainie nie użyła wyrazu ani wojna, ani nawet konflikt. I skąd prokurator czerpał swoje argumenty, że UDO nawoływał do wojny napastniczej lub pochwalał tą wojnę? No właśnie z prywatnej fundacji o nazwie ONZRIK, Ośrodek Monitorowania Zachowań Rasistowskich i Ksenofobicznych, która ta fundacja na swoim profilu na Facebooku zamieszczała informację, że UDO nawołuje do wojny, następnie złożyła zawiadomienie do prokuratury. No i co zrobił prokurator? Jeszcze zasięgnął opinii biegłego. I ten biegły nie był jakimś biegłym od prawa międzynarodowego, od prawa konfliktów zbrojnych. Ogólnie kodeks karny nie określa, nie podaje definicji, czym jest wojna napastnicza, dlatego uważam, że powinniśmy korzystać właśnie z ratyfikowanych umów międzynarodowych, no i stanowiska organizacji międzynarodowych, na przykład ONZ, której organizacji Polska jest członkiem od 1945 roku, o ile dobrze pamiętam. No i co? Kim jest ten biegły? Biegły jest ekspertem od spraw tolerancji i życia w społeczeństwie bez dyskryminacji,
jest profesorem na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu. I taki ośrodek, taka fundacja prywatna, której trzeba zaznaczyć, że założyciel jest poszukiwany w Polsce listem gończym, prokuratura posługuje się opiniami takiego ośrodka czy zawiadomieniami, jakby to był jakiś ośrodek państwowy, że sugeruje się, że to jest jakiś ośrodek działalności publicznej na korzyść społeczeństwa. Tak, dokładnie. A jest to prywatna fundacja, mało tego jeszcze utrzymywana z pieniędzy George'a Sorosa. Nawet właściciel, założyciel oskarżony o defraudację i oszustwa. Jak, tak. jak to sędzia Ciolulko powiedział, w życiu nie przepracował uczciwie. A to jest jedna sprawa. A druga sprawa, chciałbym też zauważyć, że to są ludzie, którzy podczas jednego z własnych nagrań, nie to, że ktoś ich nagrał, czy to jest, było ich własne nagranie, ich własny live na Facebooku, ten założyciel, Rafał G., mówił o tym, jak to dobrze, że się dzieci w przedszkolach rozbierają, bo w Polsce to jest jeszcze nieakceptowalne. Dobrze, ale odbiegamy od tematu. Ja tutaj chciałem poruszyć bardzo ważną kwestię, bo odnośnie tego konfliktu, ja to nazwę jednak konflikt na Ukrainie. Nie popieramy. To od 2022 roku kampania medialna, właśnie, bo media są koncesjonowane przez władzę oczywiście i uważam, że wszystkie media, te telewizyjne, one prowadzą propagandę władz. Nie uświadamiają o prawie międzynarodowym konfliktów zbrojnych. Mówi się wprost o tym, żeby ochotnicy wyjeżdżali na Ukrainę walczyć przeciwko Rosji. Nawet jest projekt ustawy, który ma zwolnić od odpowiedzialności karnej najemników, którzy walczą po stronie Ukrainy. Aktualnie ten projekt jest w zamrażarce sejmowej. Prawdopodobnie dlatego, że podpisanie się pod tym projektem będzie równoznaczne w prawie międzynarodowym z aktem agresji przeciwko właśnie Federacji Rosyjskiej, bo zgodnie ze statutem Międzynarodowego Trybunału Karnego, na który powołuje się właśnie rezolucja ONZ, akt agresji to między innymi spośród innych aktów agresji, to wysyłanie przez państwo lub w jego imieniu uzbrojonych band, grup, jednostek nieregularnych lub najemników dokonujących przeciwko innemu państwu aktów przemocy zbrojnej. I podpiszą taką ustawę, tak? Załóżmy. Na arenie międzynarodowej wszyscy będą widzieć, tak to odczytywać, że Polska dokonała aktu agresji przeciwko Federacji Rosyjskiej. Z obwodu kaliningradzkiego coś do nas, nie wiem, wystrzeli albo wejdzie, albo będą jakieś działania wyprzedzające ze strony Federacji Rosyjskiej odnośnie naszych, czy ruchów naszych sił. Oberwie się pewnie też może komuś z NATO, jak tylu żołnierzy mamy. I w telewizji powiedzą, że to Rosja dokonuje inwazji, dokonuje agresji. Ale w prawie międzynarodowym, na arenie międzynarodowej sytuacja będzie tak czysta, że to my jesteśmy agresorami, że nie dostaniemy ani pomocy z NATO, ani, nie wiem, z Ukrainy, przypuszczam, i zostawi się nas samych i będzie wielka rozpacz, a rząd wreszcie będzie mógł wykonać ćwiczone od lat plany ewakuacji. Tak jest. Powiem ci tak. Dobrze mówisz, wszystko podparte zapisami prawnymi, także już niejednokrotnie żeśmy na ten temat rozmawiali. Teraz tak, NATO, instytucja z zasady, z preambuły powołania defensywna, nieofensywna. Jeżeli są jakieś konflikty, przede wszystkim w zapisie pierwszym bodajże mają stosować zasady pokojowe, dążenie do pokojowych rozwiązań jakiegokolwiek konfliktu. Zapis ósmy NATO. Nie wolno wspierać, podpisywać jednostronnie umów z państwem, które nie jest członkiem NATO, jeżeli chodzi właśnie o militarne zobowiązania i tak dalej, i tak dalej. W tym momencie całe NATO sprzeniewierza się przede wszystkim zapisom podstawowym, które oni sami ustalili, na podstawie których działają. Czyli wspierając jakikolwiek konflikt, używając zbrojnie swoich sił, z
są, że tak powiem, w państwach, które nie są członkami NATO, działają wbrew sobie. Ale o tym się nie mówi. Dlaczego? Dlaczego nikt nie mówi, za przeproszeniem, przestać wysyłać te francowate bomby, tylko siąść do stołu negocjacyjnego i zaprowadzić pokój? Dlaczego nikt o tym nie mówi z tych wszystkich, tylko oni wspierać? Oni mówią, że kraj ze wschodu broni nas przed agresją radziecką, rosyjską, przepraszam. Granice tamtego Donbasu, obwodu ługańskiego i tak dalej, to jest 1000 kilometrów od granicy Polski. Czy wszyscy zapomnieli, że mamy właśnie to, co wspomniałeś, obwód kaliningradzki, gdzie już w 2014-2015 roku była, że tak powiem, przesyłane kolejne z doniesień medialnych te systemy rakietowe, które mają pokrycie, jak to można było w prasie znaleźć, prawie 70 czy ponad 70% powierzchni naszego kraju? Dlaczego nikt nie mówi, że przecież my mamy Rosję za płotem? A ktoś nam wmawia, że to Ukraina broni nas przed Rosjanami? To są ci ludzie, którzy nie znają w ogóle lekko historii, a chociażby już nawet, ja już nie mówię jakieś kilka dekad temu, ja mówię historia z 2004, 2006, 2014, 2015, troszeczkę, kilka lat tylko do tyłu. I jak wystarczy się trochę poczyta, już to ich oficjalne informacje, ja już nie mówię jakichś tam szurowych, czapeczkowych i tak dalej, tylko oficjalne źródła podawane, no przecież nawet jak się patrzało na wywiady z NBC albo z brytyjskiej telewizji, no to można było tam dużo takich materiałów oficjalnych zobaczyć, co tam się dzieje. Tylko że chodziło o to, że to były wywiady robione w 2006, 2008, 2009, 2012, 2014, 2015, 2016 i wtedy narracja była zupełnie troszeczkę inna. A teraz nagle, no tak jakoś to tak dziwnie wygląda. Broń Boże, ja jestem w ogóle przeciwny wojnie i jakiejkolwiek agresjom, bo tak naprawdę to cywile cierpią, zwykli ludzie cierpią przez to, to tylko nieliczni się bogacą. A ostatnio dużo fajnych rzeczy tam wychodzi, więc no to nie jest, uważam, temat, żeby tak naprawdę, bo jeszcze nas zablokują albo powiedzą, że jesteśmy prorosyjscy jacyś. My nie jesteśmy prorosyjscy, my jesteśmy pro-biało-czerwoni, tylko to nas interesuje. Biała i czerwona. Klatko. Pokój i spokój. Dlaczego my mamy, ja nie chcę wszyscy żadnej wojny. Ale dlaczego oni, za przeproszeniem, to co Szymon wspomniał, marszałek Sejmu, generał, szef sztabu, idzie i za przeproszeniem dziamią o jakiejś wojnie. A oni będą walczyć? A właśnie, to jest raz, a dwa. Czy będą pierwsi, co wezmą ten miejsce w samolocie, już mają zarezerwowane? Szymon, dwa. Dlaczego żaden z nich do tej pory nie powiedział, panowie i panie Polacy, rodacy, czas zmobilizować kraje NATO? Jesteśmy dużym państwem leżącym w sercu Europy. I czas powiedzieć, my jesteśmy najbliższą, zaraz po Ukrainie ewentualnie, flanką, gdzie może się nam odbić to czkawką. My jesteśmy drugim potencjalnie najbardziej zagrożonym krajem. Najbardziej atrakcyjnym krajem, który może zostać zagrożony. Dlaczego nikt nie mówi pokój? Wzywajmy do pokoju. ONZ na Radzie Bezpieczeństwa, które zostało zwołane po tej tak zwanej agresji, gdzie w dokumentach oficjalnych jest operacja specjalna Federacji Rosyjskiej na Ukrainie. Dlaczego ONZ nie wpuściło żadnych jednostek rozjemczych? Dlaczego nie podjęło żadnych działań? A NATO? Dlaczego? Ja wiem dlaczego. Bo im jest to niewygodne. Bo oni nie, są... bo według prawa międzynarodowego to nie jest wojna napastnicza. Dokładnie tak. Jest to operacja specjalna. Zgodnie z tym, co mówią wszystkie dokumenty, co oni przedstawili, plus artykuł 106 zapisu NATO. Ale chciałbym, panowie, ja bym chciał zauważyć jedną ważną rzecz. Przecież traktat pokojowy był podpisany w 2022 roku. Porozumienia mińskie, które nigdy nie zostały wdrożone do życia. Przecież dlatego też były wycofywane wojska, przecież to było oficjalnie powiedziane. To nie jest to, że ktoś tu kłamał albo jakieś szurowe. Przepraszam, to są oficjalne pisma, ale się pojawił wtedy Boris Johnson na Ukrainie, ówczesny wtedy premier Wielkiej Brytanii.
No i myk. Pokoju nie ma. Tak. Dokładnie tak. Tak to wyglądało, no bo tak naprawdę ten dokument istnieje. Do tej pory on jest. Go nikt nie zlikwidował, tego dokumentu. No, to, tak nie, to nie była czyjaś wyobraźnia. Przecież to porozumienia mińskie, które zostały podpisane, nigdy nie zostały zrealizowane właśnie przez kogo? Przez stronę ukraińską. No to... Myślę, że to potrzeba tak podsumować, bo tu nie chodzi o wyrażanie swojej opinii, tylko jak to wygląda na arenie międzynarodowej, zgodnie tak z prawem międzynarodowym. Rosja poinformowała Radę Bezpieczeństwa ONZ, że wkracza z operacją specjalną na terytorium Republiki Donieckiej i Ługańskiej, ponieważ parę dni wcześniej te dwie republiki ogłosiły swoją niepodległość i poprosiły Federację Rosyjską o protektorat, ponieważ od 2014 roku de facto prowadziły wojnę z Ukrainą, czyli można powiedzieć wojnę domową, gdzie od 2014 roku po Majdanie, kiedy zabroniono Ukraińcom posiadać dwóch obywatelstw, gdzie 60% Ukraińców mówiła w języku rosyjskim, a nie ukraińskim, oni mieli teraz decydować, jak mieli zdecydować, że czy się wyprowadzają do Rosji, tak, czy zostają na Ukrainie i muszą się podporządkować nowym przepisom. No i większość tam, w tamtych republikach jednak pod takim wyborem, postawiona w takim dylemacie, jednak uznała, że ogłoszą swoją niepodległość i zgodnie z prawem samostanowienia, tak, stały się osobnym państwem na arenie międzynarodowej, tak jak Kosowo, tak? Dokładnie tak, dokładnie no, tak. No ale w kampanii medialnej my musimy być za Kosowem, tak, ale musimy być przeciwko Republice Ługańskiej i przeciwko Republice Donieckiej. W prawie międzynarodowym to wygląda podobnie. No i tutaj nie chodzi o to, żeby rozstrzygać, kto ma rację, czy racja jest po tej stronie, czy po tamtej stronie. Chodzi o to, żeby rozeznać sytuację, w jakiej sytuacji my się znajdujemy, w jakiej sytuacji znajdują się nasi sąsiedzi i jakie nasze ruchy na arenie międzynarodowej mogą naród wprowadzić w wojnę wbrew intencji naszej, bo wszyscy jesteśmy za pokojem. Dokładnie, naród nie chce wojny, naród chce pokoju i spokoju. Oczywiście, że tak. Przede wszystkim, to jedynie, jak widać, media, niestety politycy, niestety tak zwani najważniejsi przedstawiciele naszego kraju, nadmiernie w swojej narracji i takimi skrajnościami wpychają mentalnie strachem, zastraszeniem, wpychają Polaków, naród polski do wojny. Bo im tłumaczą, że jeżeli się nie poddasz temu, to będzie wojna. Jeżeli nie zrobisz, jest od razu ze skrajności w skrajność. Bo będzie wojna, bo jeżeli nie pozwolimy czegoś tam z Ukrainy do nas wpuszczać, no to ewentualnie pójdziesz w kamasze. Jak było przy proteście rolników, jak protestowali, żeby nie ta nadmierna ilość zboża, która wjeżdżała do nas, była wstrzymana. Jak możemy wstrzymać? To jak my wstrzymamy to zboże, to ewentualnie pójdziecie wszyscy w kamasze, będzie wojna. Od razu taka była narracja już od szczeblu, za przeproszeniem, samorządowego. Tak można było usłyszeć. Więc jest to, za przeproszeniem, nadużywanie jednego słowa, czyli wojna. Jest to nadmierne zastraszanie Polaków tą jedyną słuszną narracją przez grupkę szaleńców. Przez grupkę szaleńców i wtórujących im mediów. Po prostu czas na pokój. Dość. My nie chcemy żadnej wojny. Rzecz. Nas rozbroili. Policjantów, żołnierzy tak. Pozbawili. Amunicji pozbawili, broni pozbawili, wyposażenia ochronnego. Kijami bambusowymi, panowie. Kijami. No prowizorycznym. O co chodzi? Kupują chińskie myśliwce, które są bez uzbrojenia. Jednorazówka? Przepraszam. Panie generale, z czym na wojnę? Z kamykami?
Czy proces sobie mamy do karmienia ryb kupić? A mimo to wydajemy na zbrojenia najwięcej na świecie w przeliczeniu na głowę mieszkańca. Tak? Prezydent RP chwalił się, czy może najwięcej w NATO, nie wiem, czy najwięcej na świecie. Prezydent chwalił się podczas swojego ostatniego orędzia, że ponad 4% planują w następnym roku wydać na obronność. Jednocześnie nasz sprzęt jest wysyłany na Ukrainę. Jednocześnie cała pomoc Ukrainie od rozpoczęcia tego konfliktu do sierpnia tego roku to jest 4,91, prawie 5% naszego PKB. Do tego w prawie międzynarodowym jest zakaz nadmiernego militaryzowania kraju kosztem obywateli. My łamiemy ten zakaz. 5% poszło na Ukrainę ogarniętą konfliktem, który nawet nie jest członkiem NATO. 4% idzie na obronność. Jednocześnie chwali się rząd, że na Ukrainę również idą środki medyczne. A Polsat News komentuje to, że w polskich szpitalach brakuje soli fizjologicznej. Dochodzą informacje, że NFZ alarmuje, że nie ma pieniędzy, że te pieniądze, które teraz dostał od rządu, starczą na spłatę już przeprowadzonych działań, czy operacji, czy wypłat, ale na przykład do marca, czy tam kwietnia tego roku. Czyli wszystko jest w tył. Brakuje pieniędzy. Dalej, co się stało? Jest kryzys w Polsce, sytuacja kryzysowa, klęska żywiołowa, powodzie. W Polsce zniszczeniu uległo 3000 budynków mieszkalnych, 136 budynków użyteczności publicznej, 1500 budynków gospodarczych, 550 dróg, 95 mostów, 303 szkoły, 91 przedszkoli. Dlaczego? Dlaczego te pieniądze idą na wojnę, a nie idą na obywateli? Jeżeli chodzi o uzbrojenie, działanie wbrew polskiemu interesowi narodowemu. Jeżeli chodzi o uzbrojenie, chciałbym też przytoczyć szanownego pana wypowiedź pana prezydenta Andrzeja Dudy. Z całym szacunkiem oczywiście, bo zgodnie z prawem nie wolno inaczej się odzywać. Że w momencie, kiedy przyjdą tutaj Rosjanie, to u nas każda kobieta może spod lady wyciągnąć dubeltówkę i ja mam pytanie. Skąd te kobiety mają wziąć te dubeltówki, jeżeli wy nas rozbrajacie na potęgę, zabieracie nam wszystko jak leci, a jeszcze chcecie reglamentować prawem dostęp do broni zapytgowej. Ja mam pytanie, to co mamy na końcu używać zamiast tej strzelby spod lady? Kija bambusowego, dzidę sobie zrobić, czy wałek do mięsa mielonego wyciągnąć i z tym iść na Ruska? Bo ja nie rozumiem. Bo do wszystkiego mamy, i drugie mam kolejne takie pytanie, jakim cudem ta kobieta ma mieć tą dubeltówkę, skoro to jest nielegalne, jeżeli nie ma pozwolenia na broń, nie prowadzi, bla, 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 tego jest dużo. Więc skoro ona ma ją mieć, mam takie pytanie. Wystruganą z drzewa? No ja robię z drzewa, no to mogę drzewne porobić, takie kije bambusowe. To jak byłem dzieckiem, to się takimi bawiliśmy, wiesz. A. Takie Szymon. A propos pytanie co do tego uzbrojenia. Tak więc, a co do tego, a co do Szymona, co Szymon powiedział, to też jest bardzo dobre. Dlaczego tyle pieniędzy idzie na uzbrojenie, a co z ludźmi poszkodowanymi? Przecież tam przede wszystkim, Tomek, uzbrojenie. 16 rodzin dostało pomoc, 200 tysięcy, panowie wybaczcie, 200 tysięcy na odbudowę domu, no to chyba są jakieś żarty. Chciałbym zauważyć, że wybudowanie w domu bliźniaczym, chociażby ja już nawet nie mówię o jakimś większym domku jednorodzinnym, ale bliźniaczym, postawienie zwykłego ogrzewania to jest koszt na dzień dzisiejszy 30 tysięcy złotych. 200 tysięcy. Czekaj, z nowymi regulacjami prawnymi, że musisz być OZE, no to pompa ciepła, panele fotowoltaiczne i magazyn energii, taki wydatek to jest 150 tysięcy złotych. To co ty, ale na kasy fiskalne dostaną, no to... Teraz tak, Szymon, ty mówisz, że w przyszłym roku planują 4% PKB, tylko chciałbym zwrócić jeszcze jedną uwagę. Przedsiębiorstwa zagraniczne wycofują się z rynku polskiego, chociaż i tak nie płacą podatków jakieś minimalne, ale wycofują się z rynku polskiego. Bezrobocie wzrasta, małe i średnie przedsiębiorstwa upadają, które są generatorem praktycznie 70% PKB, więc za chwileczkę się okaże, że powiedzmy
z 4-5 czy tam iluś bilionów złotych PKB nam zostanie 2. I zamiast 4% PKB, które by wynosiło powiedzmy 400 miliardów, my będziemy w stanie przeznaczyć 150 miliardów na zbrojenia. Na zbrojenia, których tak naprawdę nie widać, bo są to wszystko umowy, gdzie te dostarczenia tego sprzętu fizyczne są rozłożone w czasie na rok 2025, 26, 28. Tak jest. A większość tych umów jest podpisane i skredytowane, czyli większość tego PKB niestety idzie na obsługę kredytu, na zakup tego uzbrojenia. A polska zbrojeniówka, Stalowa Wola co? A wszystkie inne konglomeraty zbrojeniowe w Polsce, dlaczego nie mają zleceń? Tylko wszystko lepiej kupować, nie wiem, w Korei, w Stanach Zjednoczonych, to w Polsce nie ma inżynierów, w Polsce nie ma linii produkcyjnych, które mogłyby produkować bardzo dobry sprzęt, bo niedobra jest wdrażać nowe technologie, które Polska może wdrożyć, tylko najlepiej kupować coś zagranicznego i uzależnić się od kogoś? Polska to najlepiej. W pandemii mieliśmy doskonały przykład tego, jak to jest z uzależnieniem się od kogoś. Zablokuje się cały strumień dostaw, leżymy i kwyczymy, bo nie przyjdzie jakaś śrubka i nie skręcimy tego całego uzbrojenia do kupy. Tak jest. Ja bym chciał też zauważyć taką śrubkę. Tutaj chodzi o całe systemy kierowania ogniem, o obserwację pola walki, czy obrazowanie pola walki. Dlaczego Amerykanie są tacy dobrzy w tych konfliktach asymetrycznych, bo mają te swoje samoloty strategiczne, radarowe. Jeżeli jeden myśliwiec wystrzeli rakietę, to samolot, który nad nim krąży, może ją poprowadzić 400 km do celu. My jesteśmy pozbawieni tego. My kupując F-16, F-35, jesteśmy pozbawieni tych możliwości bojowych samolotów. Nie mamy dostępu do takich samolotów strategicznych, do rozpoznania pola walki takiego, można powiedzieć, satelitarnego, do całych tych programów amerykańskich. To wszystko jest praktycznie bezużyteczne. Jeżeli chodzi o nasze F-16, one mogą strzelić, ale tam w miejsce, w które wskaże pilot, to na maksymalnym powiększeniu kamer to jest bodajże 40 km. Czyli w konfrontacji z myśliwcami, dajmy na to właśnie Federacji Rosyjskiej, to my jesteśmy bezbronni. Symulacje komputerowe, nawet tam jednostek sztabu generalnego czy innych, wynikało z tych symulacji, że Polska przegrywa w niecałe 5 dni wojnę i no de facto już od pstryknięcia tego guziczka W nasze samoloty praktycznie z większości terytorium Polski one nawet nie wystartują. Tak się przyjmuje. Także cały czas się śmieją, że Polacy szarżowali z szabelkami na niemieckie czołgi, ale teraz wydaje mi się, że władza robi to samo. Wtedy Polacy mieli chociaż koniki i szabelki, a teraz kamienie i proce. Wtedy mieli jeszcze społeczeństwo, które było charakterne i wyrobione na roli, czyli społeczeństwo bardziej silne psychicznie. Mhm. A teraz te rurki... Bardziej odporne. Bardziej odporne na takie wszelakiego zawirowania. Dobrze. To chyba zmierzamy już do końca. Może jakieś krótkie podsumowanie. Dlaczego my w ogóle o tym mówimy wszystkim? No właśnie. Bo Szymon, nikt inny w Polsce chyba o tym nie mówi w taki sposób jak my. Jak ja ostatnio jeszcze się dowiedziałem, że apel Kuby Kuśpita, naszego wcześniejszego prezesa, mojego poprzednika, zniknął ze strony facebookowej. Tak jest. Apel do ludzi wolnych. Komuś jest niewygodne mówić o pokoju. To znaczy z serwerów został, nie z Facebooka, Patrz, tylko z serwerów. Nie mówi o pokoju. Serwerów, właśnie, pamiętajcie, jak nas nazywają, podżegacze do pokoju. Tak. No, bo ja nie chcę wojny z nikim. Nie chcę być, ani, wiesz. Ja się nie chcę bić ani z Ruskimi, ani z Ukraińcami, ani ja chcę żyć w pokoju i w ciszy. I pracować ciężko, ja mogę te podatki płacić, ja nie muszę być, ale na wojnę mi się nie śpieszy wcale. O.
Dokładnie. No a te podatki to jest większość pokłosie tego, że większe idą na ten, także... No ale jestem sam ciekawy właśnie reakcji widzów, bo poszliśmy z takim temacie. Fajnie nam się to rozeszło, ale jestem właśnie ciekawy dlatego mówię, komentarzy nikt tego chyba o tym wszystkiego. nie więcej nie mówi jak my. Jeszcze są tam może niszowe kanały, gdzie tam sporadycznie ludzie mówią o tym, żeby właśnie był pokój, że nikt nie chce tej wojny, że my Słowianie, jak to mówią, musimy się trzymać razem, żebyśmy się nie dali skłócić, ale niestety wiecie co? Medialnie nas spłacają, po prostu nas spłacają wszystkich medialnie. Nie tylko w Polsce, ale i na świecie. Znalazłem jeden filmik taki bardzo ciekawy, gdzie pani tłumaczy, że to nie jest żaden język, że nie zna ani serbskiego, ani ukraińskiego, ani polskiego, ani rosyjskiego, ale będę mówiła w takim języku, w języku słowiańskim i wszyscy mnie zrozumiecie. I faktycznie tak jest. Ona używa, miesza słów z różnych tych i wszystko jest do zrozumienia. To jest bardzo ciekawe. Muszę raz wam to podesłać. I nas się rozwala, rozstawia po kątach. My nie możemy się dogadywać. Nie, próbuje się rozwalać i próbuje się rozstawiać po kątach, bo to są tylko ich działania odwetowe i pozorowane właśnie na tym, co robimy, gdzie przede wszystkim zagłębiamy się w zapisy prawa krajowego, międzynarodowego i swoje, że tak powiem, działania opieramy na tych zapisach prawnych, zgodnie z prawem. Tak. Tak, czyli my próbujemy po prostu rozbudzić świadomość społeczeństwa, no bo tak mogę po swojemu powiedzieć, że tak. Co mi z wygranych spraw przed sądem? Jak tutaj zaraz dokonamy agresji na Federację Rosyjską i w rozumieniu... W świetle prawa międzynarodowego będziemy agresorami. Dokładnie, o to mi chodzi. No ja, co z tego, ja, że... Ja tylko apeluję o takie coś, czy możemy my wszyscy... Po prostu przestrzegać prawa, bo ja uważam, że przestrzeganie prawa doprowadzi nas na szczęście do jakiegoś rozwiązania. Ale z tego, co widzę, to my na dole, czyli panoleczki takie jak ja, ten, który zasuwa od rana do rana, tak jak wy panowie siedzicie, pracujecie, poświęcacie swoje życie służbie, a ci na górze... Nie potrafią odrobić zadania domowego i po prostu ustanowić ustaw, które są zgodne z konstytucją, bo nawet tu im nie wychodzi. Dokładnie. Walczącą demokrację teraz mają. Jest challenge. Wymyśliłem takie wyzwanie. Takie wyzwanie, żeby zwiększać świadomość prawną. Skoro już widzowie dobrnęli do końca, to podzielę się taką informacją, że artykuł 7 Konstytucji stanowi, że funkcjonariusz publiczny musi poruszać się w granicach prawa, co oznacza, że może robić tylko to, na co prawo mu zezwala i nie może robić nic innego. Obywatel natomiast może robić wszystko, czego prawo mu nie zakazuje. Czyli jeżeli podchodzi do was policjant i cokolwiek chce zrobić, możecie go spytać o podstawę prawną. Musi wam dać podstawę faktyczną i prawną jakichkolwiek czynności, które wobec was podejmie. Na przykład, jeżeli mnie wzywali, a dostałem na piśmie wezwanie w sprawie, już nie pamiętam, czy to była jakaś ksenofobia, to chyba było postępowanie sprawdzające wywołane przez właśnie tą prywatną fundację z Omzrika. No i zostałem wezwany na rozpytanie. No to jak to na rozpytanie? To akurat nie było na piśmie, tylko telefonicznie. No to na rozpytanie mogę pana wezwać. Funkcjonariusz mówi, że rozmowa jest nagrywana. Mogę pana wezwać telefonicznie, pan się musi stawić. No dobrze, no to umówiliśmy termin. I w tym terminie, co miałem się stawić, ja wysłałem do komendanta żandarmerii wojskowej, do komendy, napisałem, proszę mi wytłumaczyć, jaka jest podstawa prawna wezwania na rozpytanie. Bo nie ma w kodeksie postępowania karnego czegoś takiego jak rozpytanie. Można wezwać, owszem, ale w charakterze, na przesłuchanie, w charakterze świadka. No ale jakbym poszedł z własnej nieprzymuszonej woli. Oni mnie wezwali, tak? Ale
Ja się mogłem zgodzić, mogłem się nie zgodzić, bo to nie było uwarunkowane w prawie. No, ale jakbym poszedł, oni by mieli już jakieś możliwe moje zeznania, tak? Czy to się wtedy nazywa oświadczenia? No i na podstawie tych oświadczeń mogliby się zastanowić, czy jednak podejmują śledztwo, czy tam dochodzenie, czy nie. A tak do tej pory nic do mnie nie dotarło. Prawdopodobnie termin 30 dni na zakończenie postępowania sprawdzającego już dawno minął, nawet jak go przedłużyli kilka razy. No i co? W takim razie no nie podejmuje się śledztwa, ani dochodzenia. Nie ma tematu. No nie ma tematu. Właśnie trzeba wiedzieć, czego nie mogą z nami zrobić, żeby nam tego nie robili. Dokładnie tak. No niestety, jesteśmy w takiej, nie mówię, że beznadziejnej, ale niewygodnej sytuacji, że my musimy sami wiedzieć, czego oni nie mogą robić. Artykuł 4, tak? Władza należy do naród sprawuje władzę bezpośrednio bądź przez swoich przedstawicieli. Tak. Tak jest. No to jeżeli przypuśćmy, zrobimy referendum, to załóżmy, zrobimy referendum. Funkcjonariusze publiczni to są tylko przedstawiciele. Oni mają pilnować porządku, mają pilnować prawa. I my. Zgodnie z zapisem kodeksowym, literalnym, słowniczek artykułu 115 kodeksu karnego. Kto jest funkcjonariuszem publicznym, urzędnikiem państwowym? Tak, i my po prostu staliśmy od samego początku, jak się zaczął ten celebryta, to igłowanie, staliśmy po stronie konstytucji, po stronie obywatela, po stronie narodu. No i to się władzy nie podobało. Ale zobacz, Szymon, czy to zostało dzisiaj zauważone? Wysłałem wam dzisiaj wiadomość od jednego widza, prawda? Czytaliście to? Tak. Właśnie, tak, bardzo fajna wiadomość, tak, dla waszej informacji dostałem zgodę na wykorzystanie tego, więc na pewno w jakimś materiale to wykorzystam. Także to zostało, myślę, zobacz, to był początek. Okazuje się, że jeżeli chodzi o ludzi mundurowych, czy to jest policja, czy straż graniczna, wojsko i tak dalej, to byliśmy przez te masy ludzi obserwowani i jak się okazuje, podnosiliśmy ich na duchu i nasze rady były naprawdę cenne dla nich wszystkich, co zresztą było, z czego zresztą doświadczyliśmy w pewnym sensie. Właśnie, no dobra, panowie, słuchajcie, dziękuję wam ślicznie za rozmowę. Fajny się tu wątek rozwinął. Jestem ciekawy, jak to zostanie odebrane od widzów. Ja was tylko proszę, żebyście udostępniali ten materiał, jak macie jakieś pytania do nas, żebyśmy może w tym gronie zacnym zresztą tutaj, żeby jeżeli chcielibyście, żebyśmy porozmawiali, to ja z przyjemnością tutaj kolegów zaproszę ponownie. A tutaj, no cóż, nawijaj. Muszę to powiedzieć. Tak. Jest jedna rzecz, którą muszę powiedzieć i będę to mówił teraz na każdym, przy każdym moim wystąpieniu. Zapraszam wszystkich serdecznych mi ludzi na kolejne rozprawy. Tak jest. Rozprawy. Przede wszystkim przedstawicieli organizacji pozarządowych do składania wniosków dowodowych, przystąpienia na prawach strony, do obrony, ale nie tylko, bo na przykład chciałbym, żeby taka fundacja, ośrodek monitorowania zachowań rasistowskich i ksenofobicznych dołączyła jako czynnik społeczny po stronie oskarżyciela publicznego i niech składa wnioski dowodowe przeciwko mnie. A dlaczego nie? I 28 listopada 2024 roku o godzinie 13 w Sądzie Rejonowym Lublin Zachód w Lublinie przy ulicy Krakowskiej, przedmieście 78, sygnatura akt 4W520/24. To jest sprawa wykroczeniowa o mundur. Prawdopodobnie będę tam zdalnie, ale nie wykluczam dojazdu, ponieważ mógłbym zaplanować sobie weekend w Lublinie i Warszawie, ponieważ 28 listopada to jest czwartek, a po weekendzie w poniedziałek, 2 grudnia 2024 roku o godzinie 10.30 sala numer 1 w siedzibie Wojskowego Sądu Okręgowego przy ulicy Nowowiejskiej 28A w Warszawie odbędzie się rozprawa apelacyjna w sprawie z artykułu 231 paragraf 1. To jest ta sprawa o przekroczeniu uprawnień, gdzie zostałem w pierwszej instancji uniewinniony z powodu braku jakichkolwiek dowodów. No ale apelację na ten wyrok wniósł właśnie oskarżyciel publiczny, prokurator prokuratury rejonowej dla miasta Rzeszów,
dział do spraw wojskowych, kapitan Sławomir Stępniak. No i podparł się między innymi tym, że sędzia złamał prawo, czy prawo procesowe, bo nie uwzględnił jego wniosku dowodowego, żeby wpis właśnie ze strony fundacji OMZRiK potraktować jako materiał dowodowy przeciwko mnie, że jestem proputinowcem, może też antysemitą i przez to, że jestem proputinowcem, na pewno to zrobiłem. Na pewno. I trzeba mnie zdegradować, bo prokurator wnosił, żeby mnie zdegradował. Szymon, tu w tym momencie coś ci powiem. Ja bym na ich miejscu zmienił lekarza. Jak rozmawiam z ludźmi, którzy właśnie mają też procesy postępowania sądowe, składają wnioski dowodowe, opinie biegłych, obiektywne, już nie mówię, że przychylne dla nich, tylko obiektywne. Sąd tego nie przyjmuje, nikt tam się nie pluje za przeproszeniem, że sąd łamie właśnie prawo procesowe, gdzie to są opinie ważniejsze niż opinie, które sporządza taki twór jak ośrodek monitorowania. Tutaj się prokurator burzy z urzędu, że prawo procesowe zostało złamane przez sąd, a tutaj jak obrońcy pokrzywdzonych, powiedzmy, piszą zażalenia, skargi do sądu, że właśnie te wnioski dowodowe przez sąd nie są uwzględniane, sąd mówi, nie ma tematu, żadnych apelacji nie będzie, bo ja tak mogę. Więc jednych się w jednym kierunku, jeżeli oskarżycielem jest oskarżyciel publiczny i nie leży mu na wątrobie, że możesz wygrać, to on będzie składał, że właśnie sąd łamie prawo procesowe. Pan kapitan się uśmiesza dosłownie. Ale jeżeli oskarżyciel publiczny może przegrać, bo zostaną dopuszczone jakieś wnioski dowodowe, to ten sąd nie dopuszcza tych wniosków. W drugą stronę. Więc to jest takie kuriozum. No ja słyszałem, że jak prokurator przegra sprawę, to już jest spalony, ale tylko tak słyszałem. A dla żartów też dopowiem, że słyszałem, że prokuratorami zostają najgorsi studenci prawa, ponieważ najpierw chcą zostać adwokatami, później sędziami, a nikt nie chce być prokuratorem. Ale nie wiem, ile w tym prawdy. Nie, powiem ci tak, każdy prawnik, każdy prokurator, każdy sędzia, który nie patrzy obiektywnie, zasadam obiektywizmu, bezstronności i tak dalej, tylko idzie w jedną typową narrację, bo tak mu ktoś z góry kazał, czyli jeżeli jest sterowany ręcznie i nie patrzy się obiektywnie na całość sprawy, rzetelnie i całościowo nie rozpatruje tej sprawy, tylko fragmentarycznie, wyrywkowo, na podstawie jakichś tam właśnie wycinków wypowiedzi, tudzież dowodów z czterech liter, to taki prawnik, taki adwokat, taki prokurator, taki sędzia nie jest godzien występować w tej roli, w której występuje. Oj, będzie z tego... Mnie jako policjanta, jeżeli bym nie... Powiem tak, mnie jako policjanta, jeżeli bym nie był obiektywny, taki prokurator powiesiłby mnie za przeproszeniem, powiesił na suchej gałęzi. Za najdrobniejsze uchybienie. Szymon, ja bym prosił o podesłanie tych linków gdzieś tam jeszcze, żebym mógł tutaj wrzucić o tych twoich sprawach. Panowie, dziękuję wam za rozmowę. Moimi gośćmi byli właśnie panowie z zarządu Stowarzyszenia Broni Munduru dla Przyszłych Pokoleń. Szymon Fio, Paweł Kurniński, Tomasz Grenda. Trzymajcie się, panowie. Pozdrawiam wszystkim. Cześć.